Słuchajcie, nie będę ukrywał, że na koniec dzisiejszego materiału albo trafimy toty, albo kupię toty. Doładowałem konto za 2000 zł, mam 53 tysiące fapointów do wydania. Czy to jest jakaś gwarancja Team of the Year? Absolutnie nie. Ale już za chwilę, dokładnie za 7 minut, bo zacząłem troszeczkę wcześniej sobie nagrywanie, cała drużyna Team of the Year pojawi się w paczkach i to wtedy będę otwierał. Mam na koncie też 157 tysięcy monet. Ile uda nam się z tych 2000 zł zamienić na coinsy? Zobaczymy. Oczywiście, moi drodzy, doceniłbym łapkę w górę i subskrypcję, bo ten odcinek trochę kosztował i prawdopodobnie będzie ciężko, żeby się zwrócił. Ale być może zobaczymy. A słuchajcie, jest gdzie ten skład ulepszać, bo po ostatnich szachach, no powiedzmy to sobie, miałem pewne dziury. Więc ten skład na 100% jakoś się zmieni. Pytanie tylko jak? To teraz czekam na 19. No dobra, moi drodzy, zaczęło się. Lecimy, otwieramy paczki za 50 tysięcy, bo uważam, że i tak no nie ma znaczenia. Czasem się trafi w paczce za 7,5 tysiąca toty, a czasem nic nie trafi się w paczkę za 125 tysięcy. Nie ma to znaczenia. Oczywiście wszystkich zawodników poniżej 83 w dół będę quicksellował, bo są dosłownie nic nie warci. Zaczynamy fenomenalnie. Fenomenalnie zaczynamy. Lecimy jednak dalej i zobaczymy jak nam pójdzie. Mamy do wydania 50 paczek takich otworzymy. Także no mam nadzieję, że mimo wszystko trochę dobrego będzie. Tak, no, fenomenalnie. Może jakiś zawodnik powyżej 83, czy tak nie za bardzo? 2000 zł. Zobaczymy, ile nam to tutaj zejdzie, ile nam będziemy to robić, jak długo będziemy to otwierać i jaką najwyższą kartę trafimy, bo na razie nie ma nawet walkoutu żadnego, ale mamy 85, Silva, ok, zabieramy, resztę sprzedajemy, oczywiście 83, no bo to jest nic nie warte. Ale zaraz później, od razu uderzamy i teraz będzie coś dobrego. Żartowałem. Musimy też troszkę się śpieszyć, no bo wiadomo, te paczki też uciekają. 84, reszta nic. Ale na spokojnie, ja wiem, że będzie chociaż jedna dobra karta kiedyś. To jest niemożliwe, żeby nie mieć dobrej karty przez tyle. O, mój Bergwijn jest. No, wysyłamy sobie to, słuchajcie, na listę transferową w takim razie. Potem to podsumujemy. Tam jeszcze był De Gea i David Silva. Niech będzie, tak? Zapamiętam w jakiś sposób. No, ale dla nas najważniejsze jest to. Już mamy 186 tysięcy. Na ile? Czy uzbieramy na Donnarumę, czy na kogoś innego? Proszę bardzo, Raheem Sterling. Może być. Oczywiście bardziej do sprzedaży pod SBC jakieś, niż jakieś faktycznie fenomenalną kartę, żeby to było tutaj. No. A gdzie te czasy, że kupowało się 12 tysięcy fapońców? No i można było trafić naprawdę niesamowite rzeczy. Już takich czasów nie ma. To były czasy, teraz już nie są. W sumie to nie wiem, czemu nie sprzedaję tych kart, które wrzucam do klubu. I to chyba trzeba będzie zmienić, bo i tak są mi niepotrzebne. Chyba że 184, reszta na sprzedaż. No minęło prawie 10 tysięcy pointów, nie trafiliśmy praktycznie nic wartościowego, może oprócz tego Sterlinga. Bergwijn nie wiem ile jest warto, ale w tych czasach to już nic. Ale coś jeszcze... Wszystko na sprzedaż, nic w tej parce nie było. I tak oto wydaliśmy 10 tysięcy fapońców. To było 10 tysięcy fapońców. No, także tak. Okej, lecimy dalej, widzę. Proszę bardzo, tak tutaj jak nikogo nie było, tak nikogo nie ma. Okej, mamy kogoś. Oj, czy to jest... Tak jest, Oblak. No dobra, to jest ile? Oblak to jest 91. Tak, tak, chciałem, nie wiedziałem czy 90 czy 91. Bardzo dobre trafienie, które sobie oczywiście zabieramy. Oblak 90, no to już jest do SBC, prawda? Dobra paczka, znaczy karta, więc to on już tak z 80 tysięcy będzie kosztował, nie? Jakoś tak to było. Okej, mamy walkaucik i jest to Argentyna. Aguero, 87. Okej. No już troszkę nieaktualne, oczywiście zdrówka jak najbardziej dla Aguero. Teraz troszeczkę lepiej, troszeczkę się to rozkręca i niech tak zostanie, proszę. Albo i nie. Okej, mamy informa. 38 tysięcy, oprócz tej paczki zostało do wydania i mamy inform, kto tym, ale to będzie jakiś słabiutki informik. Słabiutki to, ajajajajaj, 83, no dobra, bierzemy, reszta na sprzedaż. No dobra, lecą te paczki, nie wiem czy dążymy wszystko na 38 tysięcy, zobaczymy. No mam nadzieję, że tak, ale tutaj jak nic nie ma to przewijamy, po prostu. Myślałem, że może jakiegoś takiego, wiecie, może Lewandowskiego, może Jorginho uda się za 2000 zł w FIFA sprawić sobie. Jak tu nie być złym? Jak tu nie być złym? Ajajajajajajaj. Oj, mamy walkaucik, a jest to co? A jest to Ramos. Ramos, z tego co kojarzę, nie jest drużynie Toty. Jak kolegę przyprowadzi, to wtedy pogadamy. No dobra, i co teraz? Co teraz? Oj, znowu nic. Każda taka paczka to jest 45 zł. Każda taka paczka. No, Warto. 30 tysięcy fapońców zostało do końca. Nie wygląda to dobrze, słuchajcie, nie wygląda to dobrze. I wiecie co jest najgorsze? Że to nawet nie jest tak, że liczę, że jakiegoś toty bym tu trafił, nie? Ale może jakaś ikona? Śmieszne. Karta hero? Śmieszne. Rashfordy, a reszta 83. No przecież to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne. I ile teraz? Teraz jesteśmy dokładnie chyba teraz w połowie otwierania. Jesteśmy w połowie otwierania, a ja nie trafiłem, no...
no nie czarujmy się, wiele nie trafiłem. Dzięki, parecho, 86 parecho. No z drugiej strony, to miałem 50 tysięcy, niektórzy wdali po 500 tysięcy fappointów i nic nie trafili. To jest dopiero scam. Ek. No, teraz troszeczkę lepsza paczka, miło. No i 25 tysięcy fappointów do samego końca. Mamy już prawie 350 tysięcy, to może jakiś Donnarumma nam wpadnie, nie? Nie? Niewiarygodne to jest, moi drodzy, to jest niewiarygodne. Przestałem wam nawet pokazywać połowę paczek, bo po co? Co to w ogóle jest? CM, no co? No, walkout. I znowu to jest parecho, nie? Zabijcie mnie, proszę. No, dobra wiadomość jest taka, że chyba nam się uda otworzyć wszystkie paczki za 50 tysięcy. Bo chciałem, żeby tych paczek troszeczkę było, stąd jakby no nie będę czekał dalej, bo chyba nie ma po co. To nie tak, że przy paczkach 100 tysięcy czy 125 tysięcy zwiększa się szansa na toty, bo próbowałem już nieraz w poprzednich latach. Działa tak samo, to znaczy nie działa. Teraz trafiamy Haalanda, także fajnie, fajnie. Mamy 13 tysięcy fappointów do końca. Walkout kolejny, ale pewnie będzie to parecho albo coś takiego, bo nie wierzę, no Handanowicz super. Oj, o wow, i jest dwa walkouty w jednej parce, niemożliwe. Tak trzeba żyć, słuchajcie, tak trzeba żyć. O, kolejna fenomenalna karta. Okej, 12 tysięcy fappointów. Ostatnia prosta, słuchajcie. Ostatnia prosta. I mamy walkoutik. Co, Messi? No, Messi, no, jasne, że Messi. W tym momencie wiadomo, że to nie jest Messi. Ciekawe dlaczego, prawda? Ciekawe dlaczego wiemy, że to nie jest Messi. Ale co by to było, na przykład gdyby pojawił się zwykły Messi, to by oznaczało, że jest błąd gry jakiś. Ale nie ma błędu gry, to po prostu jest moje szczęście. Kończmy tę mordęgę, słuchajcie. Sprzedajmy wszystko, zobaczmy na co nas będzie stać po ze 150 tysięcy i wydaniu 53 tysięcy fappointów. Gdzie będziemy stali finansowo? Tak plus minus, po sprzedaży wszystkiego. Pewnie można by tak lepiej o jakąś tam jakby każdego zawodnika osobno sprzedawać i tak dalej, ale no, bądźmy poważni. No, żeby na pewno 22 tysiące paczek do końca zostało, a nikt ich nie otwiera i dobrze, nie otwierajcie tych paczek. Chyba, że macie jakieś darmowe fappointy, to wtedy jasne, wtedy jak najbardziej. Walkout to był, nie? Czy nie, to nie był walkout. Nie wiem, ja już mi się wszystko myli, słuchajcie, w głowie. Już mi się, ja jestem zszokowany, znowu walkout, że nie trafiłem, no fenomenalnie, Skriniar, nie? Że nie trafiłem żadnej, tak po cichu, powiem wam szczerze, tak po cichutku. Liczyłem, no nie mówię na toty, ale może na jakąś ikonę, kartę hero, coś co mogłoby, chociaż teraz karty hero już to nic nie warte, prawda? Fajnie ten budżecik dobustować, tak żebyśmy mogli sobie kartę Team of the Year bez problemu kupić. A mi się wydaje, że mogą być straszne problemy, żeby kupić jakąś kartę. Może co? Może jakiś obrońca, lewy bądź prawy. Prawy obrońca w sumie by się jakiś może przydał, nie? Albo środkowy obrońca. Może środkowy, może na Diasa jakimś cudem uda się uzbierać. To by było fenomenalnie. Nie wiem jak to bym miał zrobić, ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, 3 paczki do... No, 3-4 paczki do końca, ale 3 za 50 tysięcy. Przedostatnia, która nam dała 83. Fajnie, fajnie, no. To się ceni. To niemożliwe to jest. To jest po prostu niemożliwe. Okej. Pamiętajcie, my, youtuberzy, otwieramy, żebyście wy tego nie robili. I ostatnia paczka na dzisiaj. Czy mnie będzie stać na jakąś kartę toty? Proszę, na tego Diasza. Tego Diasza naprawdę bym chciał nim pograć. To jeszcze, proszę bardzo, tę paczkę otwórzmy i będziemy mieli 50 fappointów na koncie i niech tak już zostanie. No, tak myślałem. I słuchajcie, przejdźmy na listę transferową, bo w tym momencie zakończyliśmy otwieranie. Czyli same Quixele dały nam 340 tysięcy. Okej, mamy 490, zobaczmy sobie na listę transferową, która tutaj jest. Mamy trzy te same informy, proszę bardzo, nawet nie widziałem. Bergwijna, który też jest nic nie warty, no bo gdzie miałby coś być warty. Ja to wszystko sprzedam w tym momencie i widzimy się, słuchajcie, jak już będę miał jakieś pieniądze, bo wtedy zobaczymy jaką kartę Team of the Year będziemy mogli sobie kupić. A tu jeszcze wam wszystko pokazuję, no ale teraz już są same 84, więc no. No dobra, moi drodzy, parę rzeczy się sprzedaje, ale już widzicie co mniej więcej, jak to wygląda. Otóż, miałem 150 tysięcy, tutaj jeszcze do sprzedania są chyba 3 karty, no 4 karty za 7 tysięcy, więc one... to przebije milion, tak? Czyli milion, czyli zarobiliśmy na 2000 zł 850 tysięcy monet. No i teraz pytanie do was, co o tym myślicie? No i teraz tak, na pewno moglibyśmy bez problemu iść i w tym momencie już, wybierając tutaj oczywiście kartę Team of the Year i obronę, no bo Donnarumy nawet nie liczę, jesteśmy sobie w stanie pozwolić na Hakimiego albo na Cancelo, więc to już nie jest źle, ale powiem, nawet jest Ruben Dias. Mega kozacko, ale nie ukrywam, że ja bym wolał Lewandowskiego, za którego w tym momencie musiałbym zapłacić około 1 200 000, co jest do zrobienia. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia, więc teraz lecę i sprzedaję co tylko mogę
i wracam do lewego. Udało się, słuchajcie, udało się. W końcu wyprzedałem chyba cały swój klub, kupuję lewego. Mamy to zrobione, to jest, zostało mi 4000 monet na koncie, ale mamy fenomenalnego lewego. Oczywiście ma Hulk, Hemstyle, zaraz go sobie zmienimy na Engine, bo wydaje mi się, że lepiej będzie do lewego tutaj pasował. Od razu też lekko pobawimy się z jego pozycją, tak jest. Dobra, zrobione, słuchajcie, wszyscy mają zgranie. Znaczy nie wszyscy mają zgranie, mamy 100 zgrania, oczywiście OR i Kante. Nie dałem rady w żaden inny sposób tego zrobić, żeby było ładnie. Natomiast no ta trójka tutaj wygląda fenomenalnie. Oczywiście Lewandowski będzie u mnie grał na napastniku. I przynajmniej wydając te 2000 zł mogę kupić sobie lewego. Mniej więcej, mniej więcej. Więc teraz zagrajmy, zobaczmy lewego. No dobra, czy mój przeciwnik ma Toty? Nie ma Toty, ale ma Ronaldinho 94. Wow. No to muszę powiedzieć, tego się nie spodziewałem. No tak czy inaczej, przetestujmy naszego lewego razem z George'em Bestem, Karimem Benzemą, Viniciusem. Nie pogramy. Dobra, próba numer 2. No, teraz chcę grać. No dobra, no okej, okay, no to zaczynamy. Lewy, gdzie jesteś? Lewciu, jak to mówi Ania. Tutaj do Viniciusa. Vinicius, do lewego, lewy, uderza. Nie trafia? No i podanie do lewego i lewy biegnie. Lewandowski, Lewandowski uderza, nie, i Hugo Lloris to broni. No tego się nie spodziewałem. Ładnie się nie tyle odbił, no ale teraz proszę bardzo, 1-0. Strzelamy Lewandowskim, poprawił się od razu. Powiedział przepraszam, poprawiam i wyszło pięknie. Mamy to. Robercik. Pik. Tak jest, Benzema oddał do Lewandowskiego, żeby w debiucie być może strzelił sobie hat-tricka. Zobaczymy, 2-0, piękna sprawa. O, Ronaldinho, ooo, widzę, że nie tylko mi serwery przeszkadzają. Lewy obrócił się z piłką, uderzenie, oczywiście, 3-0, proszę bardzo. Chcieliśmy hat-tricka, to w 35 minut go strzela. Fenomenalna karta, już wiem. Oj, i Pele, Abed i Pele, uderza i 3-1, proszę bardzo. Mecz się nam rozkręca. George Best, do lewego, lewy. 4-1, co tu się dzieje? Przeciwnik ma dość, ja się nie dziwię. No ja się nie dziwię, no, że ma dość, ja się nie dziwię. Absolutnie było warto się spłukać dla tego gościa, bo to jak wyglądają jego statystyki, no to jest coś pięknego i wiem, że będę sobie nim długo grał, o ile nie zbankrutuję w pewnym momencie. Jest taka szansa, ale to zmartwienia zupełnie inny raz. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Dużo wydaliśmy, dużo zyskaliśmy, bo Lewandowski mimo wszystko to jest fantastyczna karta. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.